Perfekcja przy realizacji każdego zlecenia to nasze motto. Oferowane przez nas usługi precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC gwarantują, że detale, jakich potrzebujesz, będą dokładnie takie jak w projekcie. Twoje idee będą mogły zostać zweryfikowane na rzeczywistym modelu. Dzisiaj przedstawimy Ci, jak w naszej firmie realizujemy prototypowe zlecenie CNC. Po przyjęciu zapytania weryfikujemy podesłaną dokumentację techniczną i przygotowujemy model 3D elementu. Do tego zadania wykorzystujemy znane wszystkim oprogramowanie SolidWorks CAD 3D, a do komunikacji z klientem i wymiany danych wykorzystujemy aplikację 3D Experience, bezpośrednio połączone z SolidWorks. Po potwierdzeniu zamówienia automatycznie tworzymy zlecenie produkcyjne w systemie ERP. Bogata funkcjonalność programu Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala nam na optymalną kontrolę dostaw materiałów oraz właściwe zaplanowanie procesu produkcyjnego. Do opracowywania technologii oraz programowania obrabiarek CNC używamy oprogramowania CAMORS, który jest najlepiej zintegrowanym CAM-em z SolidWorksem. CAMORS umożliwia nam również rzeczywistą symulację kodu NC na bazie modelu 3D maszyny. Dzięki tej symulacji jesteśmy w stanie wykonać wirtualne wdrożenie i wykryć potencjalne kolizje maszyny, które na tym etapie są zupełnie bezkosztowne. Półfabrykatem dla tej części będzie surowy pręt aluminiowy. Obróbkę zgrubną, opierającą się na strategii Volumil, wykonaliśmy dwoma frezami walcowymi o różnej średnicy, a do wykończenia powierzchni swobodnych używaliśmy freza kulistego w strategii symultanicznej. Po opracowaniu gotowej technologii tworzymy karty technologiczne, które zawierają wszystkie niezbędne informacje dla operatora odnośnie używanego oprzyrządowania, narzędzi i nazwy programu. Dodatkowo udostępniamy operatorom pliki źródłowe opracowanej technologii, dzięki którym mogą w dowolnej chwili podglądnąć szczegóły danego projektu z poziomu maszyny. Zapraszam Was teraz do podejrzenia procesu obróbki. Technologia zakłada wykonanie elementów w dwóch mocowaniach. Prawie cały profil części jest wykonywany w mocowaniu pierwszym. Mocowanie drugie to w zasadzie odcięcie części technologicznej i wykonanie otworów z gwintami. Do pierwszego mocowania wykorzystujemy uchwyt trójszczękowy, w którym realizujemy indeksowaną obróbkę zgrubną oraz obróbkę wykończeniową w pięciu osiach. Mocowanie drugie wykonywane jest w imadle ze specjalnie wykonanymi do tego detalu szczękami. Po pozytywnym przejściu kontroli jakości detal jest myty, pakowany i niezwłocznie wysyłany do Was. Pamiętaj, że zespół ekspertów SolidExpert pomoże Ci na każdym etapie zamówienia. Od optymalizacji projektu, po pomoc w znalezieniu najbardziej efektywnej ścieżki do realizacji zlecenia. Dzięki naszej wiedzy nie tylko na temat CNC, ale również na temat rozwiązań klasy CAM, programowania i wdrożeń, staniemy się idealnym, godnym zaufania partnerem dla Twojej firmy.